Ołe, joła, aloha, bracia i siostry. Witam was serdecznie, z miłością. Nagrywam filmik, ponieważ narodziła się bardzo fajna inicjatywa, jaką jest Better World Challenge, czy jakoś tak. Zapoczątkował ją Tomasz Gruba na Antenie TV. I chodzi tu o to, aby w ciągu 5 minut podzielić się taką wizją świata wymarzonego, wizją świata idealnego, takiego, który byśmy uważali, że chcielibyśmy w nim żyć. Możemy tutaj dowoli kreować i to nie tylko chodzi o kolejne takie wyzwanie, challenge, ale też o to, że każda nasza wizja ma pewną moc. Nasze myśli kreują rzeczywistość. Jeżeli zaczniemy kreować świat taki, w jakim będziemy żyć, to za chwilę może się okazać, że naprawdę taki będzie. I cóż, jakby wyglądał mój wymarzony świat? Przede wszystkim taki, w którym ludzie rozumieliby, co to oznacza praca nad sobą, nad swoimi emocjami, co to znaczy zagłębianie się w swe wnętrze. I to by automatycznie owocowało tym, że ludzie by stawali się coraz to szczęśliwsi, mogliby tutaj już nie pracować w takich pracach, których nie lubią, a często też nienawidzą, tylko by mogli pracować w pracach, w których mogliby spełniać swoje pasje, w pracach, które by zmieniały świat nas wszystkich na lepsze, a nie tylko właśnie gonić za pieniądzem i jeszcze w pracy, której nie lubimy. I takie zrozumienie, jak ważna jest praca nad sobą, nad swoim wnętrzem, całkowicie by tutaj zmieniła nas wszystkich. Ludzie by byli szczerzy, prawdziwi, byliby sobą, żyli w miłości, a bycie sobą jakże jest po prostu czymś cudownym i tak bardzo obecnie zabijanym, gdyż każdy nam mówi, jak mamy żyć, jak mamy się poruszać, co mamy robić, co mamy mówić. Dlatego takie odnalezienie autentycznej wersji siebie całkowicie by zmieniło wszystko. Wyobraźcie sobie na przykład, że byśmy szli do Biedronki, a tam ludzie po prostu robiąc zakupy tańczyli, śpiewali, uśmiechali się, przytulali się, by szła pozytywna energia. Jak to byłoby coś cudownego, gdy wyjście na zakupy do Biedronki nie byłoby kolejną rutyną, tylko byłoby takim magicznym wręcz wydarzeniem, gdy każdy byłby sobą, każdy by emanował tą energią. I tutaj właśnie to jest przede wszystkim ważne, że gdy emanujemy tą energią, to nie musimy na siłę tutaj pokazywać, że jesteśmy pozytywni, nie musimy na siłę pomagać innym, nie musimy na siłę tutaj komuś właśnie wysyłać tą energię, tylko to emanuje w nas i to wszystko chłonie i to taka po prostu cudowna wizja. Oczywiście co za tym idzie, technologia tutaj mogłaby iść nam w parze, właśnie takie prace jak typu praca w Biedronce, praca na słuchawce w call center i wiele, wiele innych. Już teraz dzięki obecnej technologii, sztucznej inteligencji może być zastąpiona właśnie przez roboty i ludzie nie muszą pracować w takich pracach, tylko mogliby realizować swoje pasje, zmieniać ten świat na lepsze. I to jakby to całkowicie wszystko zmieniło, gdy nie trzeba byłoby pracować za dobrami, bo właśnie dobra i cała ekonomia tutaj uważam, że to też całkowicie mogłoby zostać zmienione. Dzięki obecnej technologii każdy mógłby mieć zapewniony dostęp do żywności, dostęp do dachu nad głową, do takich podstawowych dóbr i właśnie dzięki temu tutaj nie trzeba byłoby pracować w niewolniczej pracy, której się nie lubi, tylko gonić za pieniądzem. I to wszystko jest, technologia jest w nas, tylko tutaj trzeba przekierować ją, aby ona pomagała nam wszystkim i aby właśnie tworzyła lepszy, cudowny świat. To wszystko jest możliwe, oczywiście dalej idąc to natura, aby ludzie się bardziej otwierali na naturę, aby sadzili roślinność w miastach, by powietrze było czyste. Tak samo technologia, idąc dalej, koniec z jakimiś tam spalinami od samochodów, jakieś tam usprawnienia w fabrykach. Też to jest mega ważne, jak dla mnie, bo bardzo mało poruszane. Koniec z wszystkimi piecami w domkach jednorodzinnych. To też jest bardzo, bardzo tutaj niszczące dla naszego powietrza. Taki
nawet jeden domek jednorodzinny może po prostu całkowicie psuć powietrze, które jest po prostu te w kilometrach. Wiem coś o tym, bo mieszkam na wsi i nawet latem to powietrze tutaj chłonie, ludzie palą w piecach tylko po to, by mieć ciepłą wodę, a nie musielibyśmy tego robić. Mogłoby być tyle różnych technologii, tyle zastosowań, że można by całkowicie się z tego pozbyć. I nasze powietrze, to co wdychamy, to jest coś tak cudownego i wspaniałego. Wraz z powietrzem wdychamy też, moim zdaniem, tysiące, a nie setki tysięcy, miliony różnych związków, które produkują rośliny, i to powietrze nas odżywia. A takie powietrze jak teraz, które jest w miastach, gdzie jest smog, ono nas nie odżywia, a nas truje. I wow, taka wizja świata, gdzie każdy byłby szczery, prawdziwy, idziemy do kogoś załatwić jakąś sprawę, czy właśnie idziemy, nieważne gdzie, ale wiemy, nie byłby już coś takiego, że ktoś może nas oszukać, ktoś może nam powiedzieć coś złego, coś po prostu nam może się nie udać. To całkowicie by zmieniło cały nasz świat i światopogląd. Byśmy szli do lasu, tam na przykład każdy by też jakieś grali, byłyby spotkane koncerty ludzi, którzy grają na bębnach i wszystkich innych instrumentach. I to byłoby coś niesamowitego, taki świat po prostu prawdziwości, szczerości, miłości. Wow! Ludzie by rozwijali się jako całe społeczeństwo, pewnie zdolności jak telepatia, miłość, i to coś cudownego. I to jest piękne, że właśnie dzisiaj to jest wizją, jutro już może być naszym światem. Trzeba tylko edukować się, rozwijać, kreować ten świat, budzić inne osoby, aby również one otwierały oczy i stawały się szczęśliwsze, pracowały nad sobą. I to jest piękne, świat w naturze, w harmonii, w szczęściu. Wow, jakby to całkowicie inaczej życie by wyglądało, chociażby z jednego aspektu, gdy każdy byłby sobą, a nie udawał kogoś innego. I przy tym właśnie też zapewnione dobra, jedzonko, które nas odżywia, a niektóre nas truje różnymi chemikaliami, opryskami. Czyste powietrze, czysta woda, czyste jedzenie, czyste uczucia, emocje, czyste intencje. I oczywiście jak najbardziej technologia też. Tutaj po to pracujemy, po to rozwijam tą technologię, aby w końcu zakończyć te tutaj niewolnicze pracowanie i zacząć cieszyć się życiem w tu i teraz. Nie jesteśmy tu po to, by pracować, ale po to, by kreować nowy, lepszy świat. Tak więc myślę, że to na tyle, co miałem się podzielić. Chyba wszystkie takie wizje mojego aktualnego świata tutaj przedstawiłem. Wszystko do przebudowy, ekonomia, wszystko, ale jest to możliwe. Właśnie dzięki otwartym umysłom i otwartym sercom. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I cóż, dominuję każdego, kto tylko chce się podzielić swoją wizją Better World Challenge, czy jakoś tak. Pozdrawiam z miłością. Kocham.